Słuchajcie, Morawiecki, przegiąłeś już maksymalnie. Ja wszystko rozumiem, ale chłopie, tobie się chyba dachówka oberwała pod strychem. Jak ty sobie wyobrażasz, że ja do własnej matki mam nie iść na groby, bo ty wprowadzasz zakaz, a zostawiasz pasieki pootwierane, tak zwane twoje markety z korporacjami zagranicznymi, które nie płacą na terenie Rzeczypospolitej podatków, a jednocześnie trują ludzi. I to ma być otwarte, bo tam nie ma pandemii, tam nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale na cmentarzu myślisz, że będzie zagrożenie dla życia i zdrowia, to ja ci kurwa udowodnię, że ja będę na swoim grobie u swojej matki. To ci kurwa udowodnię, że ja będę na cmentarzu. Tak żeś mnie kurwa zdenerwował dzisiaj, że już przegiąłeś pałę maksymalnie. Znałem Kornela Morawieckiego, moi drodzy. Jego własny ojciec, kurwa, mówi, że nie poznaje kurwa tego człowieka. To po prostu, co ty wyprawiasz, Morawiecki, w tej chwili z ludźmi, z Polakami, z narodem polskim, to się po prostu już żygać chce. Jak ty sobie wyobrażasz, że w Dzień Wszystkich Zmarłych, w największe święto, które jest dla Polaków jedno z ważniejszych, my Polacy mamy nie wejść na cmentarz, zanieść w ogóle znicze i zanieść kwiaty. Ty po prostu jesteś, kurwa, facet oderwany od rzeczywistości. Tych wszystkich polityków, od lewicy do prawicy, przez Platformę Obywatelską, PiSy, Konfederację z Ruchem Narodowym na czele. Jej, po prostu wypierdolić, moi drodzy, to trzeba wszystko. Zwracajcie uwagę, co oni wyprawiają. Kolaborują, współpracują ze sobą, wprowadzają projekty ustaw szkodliwe dla społeczeństwa, a jednocześnie, moi drodzy, skłócają cały polski naród. No normalnie do marketu możesz iść, tam nie ma koronawirusa, ale na cmentarzu, kurwa, jest koronawirus. U mojej matki jest koronawirus. Ty, kurwa, normalnie facet już tak przegiąłeś, że, kurwa, głowa mała. Normalnie głowa mała. Ja ci udowodnię, że ja będę na cmentarzu i jeszcze nakręcę do ciebie live'a, żebyś miał świadomość, że ja tam byłem. I będę na tym cmentarzu. Czy ci się to, kurwa, podoba, czy też nie? Mam was w dupie, wy, kurwa, pisowskie, rządowe, PSL-owskie, platformusowskie, lewicowe, kurwa, gnoje. Normalnie to się już w głowie, kurwa, nie mieści. To się po prostu już w głowie nie mieści. Normalnie w głowie się nie mieści, żeby w Biedronce nie było koronawirusa. Żeby w Lidlu nie było koronawirusa. W Dino, w Aldiku nie ma koronawirusa. Trutka jest tylko na półkach. Ale na cmentarzu jest koronawirus. Normalnie, kurwa, ludzie, wy się obudźcie, zobaczcie, co ta banda tych, kurwa, politykierów od lewicy do prawicy robi od 89 z tym narodem polskim. Rozkradliście, rozsprzedaliście cały majątek narodowy. Zrobiliście gówno z tego kraju, robicie nam piekło. Skończyło się. Pozdrawiam.